Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku jubileuszowych wydań naszego magazynu, magazynu związanego z dziesięcioleciem Stowarzyszenia OAKP. Gościem specjalnym części trzeciej jest dawno niewidziany w naszych magazynach Kamil Misztan. Witam Cię, Kamil. Witam serdecznie. Kamil, zacznę od tego, że jakby historia Stowarzyszenia OKP to także historia współpracy między nami w różnych formatach. Dzisiaj będę chciał głównie poruszyć te formaty turniejów, które wspólnie organizowaliśmy. Było tych imprez naprawdę wiele. No i związanych z tym różnymi historiami, czasem zabawnymi, czasem bardziej dramatycznymi. Wiem, że ty kilka różnych ciekawych historii z tego okresu pamiętasz i wydaje mi się, że coś będziesz mógł tutaj wspomnieć o różnych sytuacjach, które miały miejsce. Ja przypomnę sobie tylko w ogóle to, od czego się zaczęła nasza współpraca. Mianowicie pamiętam, jak bodajże w 2014 roku robiłeś pierwszy turniej charytatywny. No i wtedy dostałem od Ciebie telefon chyba na kilka dni przed tym turniejem, czy mógłbym gdzieś tam pomóc, czy mógłbym się zaangażować, jeżeli chodzi o sprawy sędziowskie. I od tego się zaczęło. Gdzieś tam pewne rzeczy fajnie wypaliły. Udało się kilka naprawdę ciekawych imprez zorganizować, kilka fantastycznych przeżyć, przygód. Między innymi też zgrupowanie reprezentacji AMP Futbolu, reprezentacji Polski. No właśnie, Kamil, jakieś historia, anegdoty z tych turniejów, co ci się w ogóle przypomina? Chyba pierwszą taką naszą w ogóle imprezą, jaką organizowaliśmy, to oprócz tego wspomnianego turnieju, na którym się poznaliśmy, a zacznę w ogóle od historii, bo pewnie nie znasz jej, skąd w ogóle kontakt miałem od ciebie. Kiedyś pracowałem jako w banku BZWBK i pracował tam jeden ochroniarz. Tym ochroniarzem jest zawodnik drużyny, która z wami od początku występuje, czyli z drużyny amatora. No i tak stwierdził, że jest gość, który organizuje taką fajną ligę w Lublinie, no i żebym się do niego po prostu odezwał, to mi na pewno pomoże. No i tak się sprawy potoczyły, że się poznaliśmy na tym pierwszym turnieju, aczkolwiek wtedy go organizowałem z inną osobą, ale powiedzmy, że może nie tyle przemilczmy, ale wiele, że tak powiem, pierwszy turniej oprócz takich jakby sportowych rozstrzygnięć wniósł inne historie, o których często ja nie wiedziałem, gdyż wchodziłem dopiero gdzieś tam raczkowałem w ten świat. Niezbyt niestety fajnych, ale koniec końców drugą edycję już robiliśmy sami, ale pierwsza taka nasza impreza to było, którą wspólnie organizowaliśmy, to było zgrupowanie reprezentacją futbolu i tak naprawdę od tego się wszystko zaczęło. To chyba nigdy nie zapomnimy, ile 5-6 miesięcy tak się wspólnie do tego przygotowywaliśmy. A najlepszą rzecz, jaką z tego pamiętam, to pamiętam, że drużyna wtedy w 2014 roku reprezentacji przygotowywała się do Mistrzostw Świata w Meksyku. Śmialiśmy się, że tutaj rodzi się reprezentacja, że mamy tam swoje fundamenty, wylewamy pod ten późniejszy sukces. I pamiętam, że budżet nam się stykał, jak sam doskonale pamiętasz, tak dosłownie, że tak powiem, na styk. A to dlatego, że wiadomo, że każda osoba, no to są jakieś tam koszty, wiadomo, że ponosimy. I pamiętam, że jeszcze tydzień przed imprezą
mieliśmy już w zasadzie listę domkniętą, a w zasadzie codziennie dzwonił albo Mateusz Widłak, albo ktoś inny i Kamil, czy może jeszcze jedna osoba, czy Kamil, czy może jeszcze dwóch przyjechać. I potem wszystkim okazało się, że zgrupowanie w Lublinie było chyba najliczniejsze, bo oprócz tego, że zapowiedzieli się wszyscy, co byli na liście, to przyjechało już chyba z trzech, czterech zawodników, których w ogóle nie mieliśmy, więc jak zazwyczaj na zgrupowaniach było, nie wiem, tam sam jeździłem na zgrupowania, to wiem, że było po 20 osób, u nas było prawie 40. Każdy chciał polecieć do tego Meksyku. Aczkolwiek później w listopadzie, jak oglądaliśmy turniej, no to jednak bardzo się cieszyliśmy, bo drużyna zajęła czwarte miejsce, no a tutaj, a my zrobiliśmy raz, że fajną imprezę, to dwa, jednak sporo tych później chłopaków mówiło, że no to zgrupowanie w Lublinie to bardzo udane, no tym bardziej, że tak bardzo liczne, więc to mi się z taką naszą pierwszą imprezą, co mi się kojarzy, no i to, że później Mateusz Widłak jeszcze do mnie przyzwonił, mówi, że Kamil, no to jest tak naprawdę rekord, jeżeli chodzi o frekwencję na zgrupowaniach. I po tym zgrupowaniu tak naprawdę później zaczęła się, że tak powiem, nie przyjeżdżał na zgrupowanie każdy, kto chciał, tylko już trener reprezentacji wysyłał powołania, żeby już na następny raz do takich zabawnych sytuacji nie dochodziło. O, jeszcze pamiętam, nigdy chyba tego nie zapomnę, jak graliście, był drugi trening reprezentacji, bo pamiętajmy, był mecz gwiazd. Później drużyna odbyła trening na ulicy bodajże Czwartaków, a następnie przenieśliśmy się na to największe boisko, na chyba Poturzyńsko, prawda? My chyba akurat, jeśli o fundację, tam chyba nigdy naszej imprezy nic później nie organizowaliśmy, aczkolwiek obiekt bardzo, bardzo fajny. I tak, i pamiętam, nie wiem, to były jeszcze te czasy, gdzie ja miałem taki aparat na noce. Z takimi, bo byłem świeżo po operacji i pamiętam, że nie miał bardzo, bardzo kto po wodę polecieć, bo każdy gdzieś tam był zajęty i pamiętam, że jeszcze ze Stokrotki wychodziłem z takim bodajże cały wózek wody. I tak się wszyscy się dziwnie patrzyli, nie idzie gość o kuli z tym aparatem na tej nodze, jeszcze z tym wózkiem wypchanym nogą, jeszcze nawet gdzieś to chyba mamy na zdjęciach uwiecznione, jak no to też kolejna taka zabawna sytuacja, no tym bardziej, że tak naprawdę to chyba nasze początki uczyliśmy się całkowicie, że tak powiem, organizacji, no więc powiem tak, no bardzo fajna impreza, no miło się po tym wraca, no to już po tylu latach, no tym bardziej, że mnóstwo jeszcze innych imprez organizowaliśmy, bo oprócz turnieju, który się co roku odbywał w Piaskach, był jeszcze też turniej dobroczynności. No tak, tutaj wspomniałeś o zgrupowaniu reprezentacji AMP futbolowej i tym wszystkim, co działo się, jeżeli chodzi o AMP futbol. Pamiętam rzeczywiście tą sytuację z tym, że tak powiem, pożyczonym wózkiem z tego hipermarketu, który tam kilkaset metrów od boiska był. Tym wózeczkiem sobie dojechałeś z tą wodą, wszyscy byli zadowoleni. Pamiętajcie, że wtedy w 2014 roku tak naprawdę, pewnie Kamil się tutaj zgodzi, niewiele osób znało reprezentację futbolową, niewiele osób jakby słyszało o tym sporcie. Teraz to już naprawdę przez te 5 lat ta dyscyplina się mocno rozwinęła i teraz pewnie większość z Was już kojarzy ten sport, kojarzy całą reprezentację. No rzeczywiście tych turniejów było sporo. Mi się na pewno taka sympatyczna historia kojarzy z jednego z turniejów w Piaskach. Pamiętam, że sroga zima nas zastała i w dzień, którym
organizowaliśmy turniej, był chyba jednym z najbardziej mroźnych dni wtedy w roku. Godzina tam 5-6, około minus 25 stopni na termometrach. My oczywiście zaplanowany wyjazd, tutaj wszystko zaczęło, że tak powiem, się fajnie rozwijać. To był chyba rok 2017, jeżeli się nie mylę. No i temperatura tak niska spowodowała, że troszeczkę mieliśmy problemy logistyczne. Gdzieś tam nie chciał samochód odpalić, gdzieś tam jakieś różne dziwne perypetie w trakcie jazdy się przydarzyły. No a ciekawostką było to, że na pierwszy mecz chyba zaczęliśmy z 30-minutowym opóźnieniem, bo właśnie obie drużyny, które rozgrywały mecz, tak się jakoś złożyło, że część zawodników właśnie jechała samochodami, no i te akumulatory padły, gdzieś tam chłopaki nie mogli dojechać z Lublina i pamiętam jak dziś, że śmialiśmy się, że na szczęście za dużo śniegu nie spadło, to przynajmniej drogi mają w miarę czarne, aby tylko dojechali. Na tym samym też turnieju pamiętam, że było kilku gości zaproszonych, to niektóre nasze atrakcje też przesuwaliśmy z tego względu, że ktoś zadzwonił, że jest ileś tam kilometrów przed pieskami, ale, że tak powiem, samochód odmówił posłuszeństwa, no i trzeba, no niestety trzeba albo kogoś pojechać, albo poczekać, więc tak, akurat później się okazało, bo cały rok gdzieś tam minął i faktycznie to był chyba najmroźniejszy dzień, ale były też chyba, to była pierwsza, druga albo trzecia edycja, gdzie z kolei jak nie mróz, to było też tak, że śniegu tak dosyć sporo sypnęło, więc aczkolwiek jeżeli chodzi o aurę, to na całe szczęście w większości gdzieś tam nam, że tak to ujmę, sprzyjała. Czasami w tym styczniu były chyba takie trzy edycje, gdzie nie było nawet widać zimy, tylko ktoś by pomyślał, że organizujemy turniej w lecie albo chociażby na wiosnę, bo było tak ciepło. Ja jeszcze mam takie, szczególnie chyba z pierwszej edycji, a później jeszcze tak jednej z końcowych. W zasadzie może nie jakaś wielka historia, ale tak w pamięć mi zapadła z kolei, że wiadomo, że turniej nie może się odbyć w zasadzie bez wolontariuszy. I wtedy pamiętam, podczas pierwszej edycji zebrała się tak fantastyczna grupa osób, że pamiętam, że ona jeszcze później przychodziły te osoby z 2-3 lata nam pomagać i faktycznie w zasadzie gdzieś tam w świetle głównych postaci jesteśmy w zasadzie ja, ty, ewentualnie moja żona, ale tak naprawdę ten turniej nie odbyłby się bez osób, które nam w dużej mierze pomagali, czyli wolontariusze. No więc pamiętam właśnie podczas pierwszej edycji, że to naprawdę była fantastyczna grupa osób, która później jeszcze przychodziła przez kilka lat, a później, że tak powiem, nawet z dyrektorem Szałkiem się śmialiśmy, że już jedno pokolenie wyszło ze szkoły, teraz uczymy drugie, z tego względu, że tam już było 6 edycji i jedna, ci wolontariusze byli z nami zazwyczaj od klasy 1-3, jeżeli chodzi o liceum. I pamiętam, że jedni kończyli, a drudzy na następny rok właśnie przychodzili i dyrektor mówi, no to już na tej ostatniej 6 edycji, no to na następna edycja to już będziecie mieć znowu kolejnych, bo ci w większości odchodzą. Więc tutaj z zespołem szkół w Piaskach ogółem bardzo, bardzo dobrze się współpracowało. Pamiętam też, że z paniami woźnymi też bardzo dobrze zawsze mieliśmy w dobrych relacjach żyliśmy, tym bardziej, że zazwyczaj mogliśmy i sobie gdzieś tam dzień wcześniej przyjechać, wszystko zorganizować. No i właśnie panie nawet woźne dziękowały właśnie tym, bo
powiedzmy tak, mimo że turniej był zawsze bardzo dobrze, jeżeli chodzi o harmonogram zaplanowany, to nierzadko kończyliśmy o godzinie 21. A pamiętam, był chyba nawet taki finał, nie wiem, czy sobie przypominasz, była taka edycja, gdzie zakończyliśmy bodajże, sam finał był około godziny 22. Piłkarze kończyli swoje zmagania, to my jeszcze jako organizatorzy bardzo długo zostawaliśmy na hali, no i wiadomo, że to było wszystko trzeba uprzątnąć. A na szczęście mieliśmy grupę osób, która jeszcze i paniom pomagała, które też mogły dzięki temu zawsze troszeczkę wcześniej wrócić do domów. Ale właśnie, ten finał też mi tak zapadł w pamięć z tego względu właśnie, że bardzo, bardzo późno skończyliśmy, ale sam musisz przyznać, że jeżeli chodzi o jakieś obsuwy czasowe, to zazwyczaj były one podczas tych wszystkich edycji, które wspólnie organizowaliśmy, dosyć niewielkie. No muszę tutaj powiedzieć, że zazwyczaj udawało nam się w tym harmonogramie jakoś tam wyrabiać. Naprawdę często gęsto gdzieś mieliśmy pewne rzeczy tak organizacyjnie dopięte, tak to wszystko podopinane, aby to wszystko się zgadzało czasowo. Zawsze w przypadku takiego turnieju może się zdarzyć te 15-20 minut obsuwy. No wtedy rzeczywiście jakoś kończyliśmy. To chyba był możliwe, że nawet ten sam rok, gdzie dużo rzeczy się właśnie ze względu na te warunki atmosferyczne opóźniło i też to tak wyglądało, jak wyglądało. Na pewno, wiecie, musimy tutaj troszeczkę zdradzić tych kulis turniejowych. Organizacja takiego dużego turnieju na około 250 uczestników, no to trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie jest tylko sam dzień turnieju, tak? To są przygotowania, czasem myślę, że idące w... nawet nie w miesiące, tylko czasem w lata, tak? Czasem kończyło się jeden turniej i tego samego dnia już się planowało, co będzie za rok, jak to będzie wyglądać. Później z miesiąca na miesiąc czyniło się kolejne etapy, załatwiało hale, dopinało wolontariuszy, bez których oczywiście taka impreza, no ciężko by było, żeby w ogóle funkcjonowała. Muszę powiedzieć, że naprawdę zazwyczaj przy takim turnieju właśnie ci, których powiedzmy gdzieś tam nie widać w pierwszym szeregu, to robią dużo roboty i wiecie, turniej dla uczestników zaczyna się od 8, kończy tam 20:30, a dla organizatorów często gęsto zaczyna się rok wcześniej, a już sama impreza zaczyna się powiedzmy dzień wcześniej, tak, przywiezieniem sprzętu, rozdysponowaniem tego sprzętu, rozłożeniem wszystkiego, przygotowaniem. Sam dzień turnieju, no to tak naprawdę 14-16 godzin na nogach non-stop i tak to wygląda, to fajnie później się prezentuje, fajnie to wszystko widać gdzieś tam z boku, no ale zawsze nasz taki jednodniowy event kosztował wiele wyrzeczeń, wiele sił, wiele różnych rzeczy. Ja zawsze pamiętam, że po takich turniejach często gęsto w formie różnych anegdot wspominaliśmy to, co uczestnicy zostawiali gdzieś tam w szatniach. Zdarzały się, słuchajcie, różne rzeczy. Ja zawsze pamiętam, że Kamil po takim turnieju u siebie w mieszkaniu miał pokaźne pudło, takie metr na metr, albo czasem i większe, różnych szpargałów. Kamil, może pamiętasz jakieś takie ciekawsze rzeczy, które tam zdarzyło ci się z turnieju zabrać? Oprócz takich stricte piłkarskich rzeczy, to na pewno kurtki, bluzy, kurtkę to na pewno ktoś kiedyś zostawił, buty, ale właśnie, fenomen, bo buty nie piłkarskie, tylko takie zwykłe, powiedzmy do chodzenia po dworze, tak, więc takie rzeczy, ale tak, co lepsze, zdarzało nam się, że ktoś zostawił w zasadzie po jednym bucie. Nie jakąś parę, tylko był jeden bucik. Tak, z drugim nie wiadomo, co się stało. A futbolistów tam za dużo na tych turniejach niestety nie widziałem, więc nie wiem, co tam się szatnia swoje tajemnice, że tak powiem, ma. Ale tak, po każdym turnieju tych rzeczy naprawdę sporo się zbierało.
i szczerze powiedziawszy, chyba teraz już po pięciu latach już chyba część rzeczy gdzieś tam poddaliśmy potrzebującym tak naprawdę, bo trzymaliśmy osoby, które się zgłaszały, to oczywiście wszystkie oddawaliśmy, ale przez 5 lat zrobiło się tak, że tych bluz, butów, koszulek było tyle, że po nich się tak naprawdę nikt nie zgłaszał. No jednak przy 250 ponad często uczestnikach, no to ciężko rozszyfrować, do kogo to należało. Więc tak po prawie 5 latach, no to mieliśmy faktycznie takie duże pudło pamiątek po turnieju, ale faktem w pewnym momencie, jak się przeprowadzaliśmy akurat z żoną, to stwierdziliśmy, że pora jednak chyba się z tym pożegnać i przekazać to, że tak powiem, dla potrzebujących, bo ciężko, żeby leżało, ktoś może jeszcze jednak z tego skorzystać, z tego względu, że to były jednak jeszcze całkiem dobre rzeczy. No ale właśnie, tu zacząłeś o rzeczach, które pozostawiliśmy, a ja pamiętam jeszcze po każdym turnieju, to co mówiłeś, że wiele miesięcy, tygodni gdzieś tam wyrzeczeń, przygotowań, ale nigdy nie zapomnę, że po każdym turnieju to tak naprawdę moja noga i mój organizm to potrzebował 3-4 dni do tak naprawdę do powrotu do siebie. Zazwyczaj każdy ten dzień turnieju to pamiętam, że hektolitry kawy wypitej. To akurat Damian nie potwierdzi, ale osoby, które siedziały zazwyczaj na jakiejś tam gastronomii, to widziały, że ja to dosłownie kubek za kubkiem pochłaniałem. No i to, że w zasadzie chyba podczas tych 6 lat, to tak naprawdę jak ja posiedziałem 5 minut w spokoju, to chyba było maksimum. Mimo że wracaliśmy około tej 23, to my potrafiliśmy jeszcze siąść do tej godziny, często pierwszej, no może drugiej, to chyba nam się nie zdarzyło, bo byliśmy już zazwyczaj tak zmęczeni, ale zawsze po każdym turnieju, pamiętam, przyjeżdżaliśmy i jeszcze sobie gdzieś tam tak w nas turniej jeszcze, że tak powiem, buzował. I tak na mało było emocji, że my jeszcze sobie spokojnie siadaliśmy, analizowaliśmy, wspominaliśmy i tak dla nas, tak naprawdę dla nas turniej kończył się tak naprawdę dopiero następnego dnia. I tu jest jeszcze taka mała jedna ciekawostka, nie wiem czy pamiętasz, ale nasz przyjaciel wspólny Kamil, chyba to jest taki wolontariusz, bo on zazwyczaj nam pomagał, który na jeden dzień w roku przyjeżdżał specjalnie na ten tylko turniej spod Kielc i w zasadzie chyba go nie było tylko na jednej, jedynej edycji, a tak pomagał nam przy wszystkich i właśnie tak wspólnie później zazwyczaj siedzieliśmy, debatowaliśmy, co możemy na świeżo z jednego turnieju na kolejnej edycji poprawić, prawda? No były to zacne czasy. Pamiętam, że z turnieju wracaliśmy godzina powiedzmy 20-23. Siadaliśmy gdzieś tam, jedni pili kawę, drudzy herbatę, trzeci jakieś tam inne napoje. No i potrafiliśmy wyciągnąć kartkę i uwierzcie, że o godzinie tam 12, w pół do pierwszej analizować, spisywać jakieś na szybko różne te rzeczywiście. Kamil, który potrafił tutaj z Kielc przyjeżdżać tylko na ten turniej, wielkie brawa, pozdrawiamy Kamila z tego miejsca. Rzeczywiście, no, byli ludzie, którzy ten turniej jakby mieli w sercu, którzy z tym turniejem jakby żyli, tak samo jak i my. Także wiele takich imprez. Ja pamiętam też właśnie od czego zaczęliśmy, czyli to zgrupowanie reprezentacji, gdzie naprawdę dołożyliśmy dużo starań, udało się, myślę, że fajną imprezę zrobić. Też tam było kilka ciekawych, śmiesznych sytuacji. Także wydaje mi się, że tutaj było naprawdę
Mnóstwo, mnóstwo wspomnień. Jeszcze pamiętam taką chyba sytuację właśnie z tego zgrupowania, bo jednym z naszych partnerów była tutaj sieć taksówek. No i pamiętam, że właśnie przywozili tutaj taksówkarze zawodników z miejsca na miejsce, i no i któryś z zawodników, który już tam szykował się w trakcie zgrupowania na jakąś wieczorną imprezę, zapytał w trakcie jazdy jednego z taksówkarzy, gdzie tam można do jakiego klubu pójść. Po czym taksówkarz odpowiedział, że a to słuchaj, ja ci dam tutaj do mnie prywatny numer, jak będziesz już wracał, to oczywiście dzwoń, to masz kursów gratisie. No i słuchajcie, chłopak tak się dobrze poczuł, że rzeczywiście z tym taksówkarzem wrócił gdzieś tam w późnych godzinach nocnych za darmo, także mógł tam więcej gotówki zostawić w lubelskich barach i klubach nocnych. Kamil, ty coś jeszcze ciekawego pamiętasz ze zgrupowania futbolistów? Zawodnicy byli zszokowani, że my mówimy, że mamy dla nich transport i tak dalej, ale dla nich szokiem było to, że taksówki będą ich wozić w ogóle na zgrupowanie, ale powiedzmy, że z kulis, z szatni dowiaduje się, że niedzielny trening, który był owszem tylko jeden, ale należał dla dużej grupy, do jednych niestety, ale do jednych z cięższych, i owszem, na dworze było bardzo ciepło, ale myślę, że lubelskie uliczki, Stare Miasto, myślę, że troszeczkę lepiej poznało naszych futbolistów. Ale oprócz tego, oprócz zgrupowania i turniejów w okresie zimowym, to jeszcze organizowaliśmy turniej od kilku lat, turniej dobroczynności. Owszem, on był na troszeczkę mniejszą skalę, ale ja nie wiem jak ty, ale ja go zawsze kojarzyłem z taką z takim trochę pożegnaniem lata, z taką fajną rodzinną atmosferą, zawsze piłka, grill i dobra zabawa na zakończenie wakacji. Akurat pewnie musiałbym bardziej, może w trakcie rozmowy jeszcze wyjdzie, żeby sobie jakieś takie bardzo anegdoty przypomnieć, ale z tym turniejem właśnie mam takie bardzo pozytywne te skojarzenia, że właśnie zazwyczaj temu kojarzył zawsze kiełbaski, zapach grilla, który się unosił nad wąwozem, i to, że w zasadzie każdy gdzieś tam przychodził, blisko siebie siedział, te drużyny ze sobą, i tak sobie wspólnie grillowaliśmy, graliśmy i tak żegnaliśmy te zazwyczaj co roku te wakacje, bo to też było tradycją, że to było na przełomie sierpnia zazwyczaj, bo chyba jedna tam edycja, sierpień, wrzesień, że tam jedna edycja była tak troszeczkę później. No rzeczywiście turniej o Puchar Dobroczynności to zawsze było takie sympatyczne pożegnanie lata. Taka fajna, tak jak wspomniałeś, taka rodzinna, klimatyczna atmosfera. Też zawsze do tego dążyliśmy. Turniej jest jakby cały czas od 2011 roku. Różnym osobom pomagaliśmy przez czas tego turnieju. Ostatnie lata to granie na Orliku. No ale mam nadzieję, że w 2020 roku wrócimy do tego systemu grania na boisku trawiastym, bo to zupełnie inna atmosfera, to zupełnie inne odczucia niż jednak obiekt typu Orlik. Zupełnie inaczej to jednak rozgrywało się, taki turniej na boisku stricte trawiastym. Mam nadzieję, że jakby wszystko złoży się w taką całość, że boisko będzie w sierpniu dostępne i ten turniej zorganizujemy. No, z nim też wiążą się różne ciekawe anegdoty. Ja pamiętam swego czasu któryś z turniejów, gdzie bodajże mieliśmy duży problem z wyznaczeniem boiska, bo gdzieś tam się okazało nagle, że
jedno boisko było ciutkę większe, drugie ciutkę mniejsze. No i tak się zastanawialiśmy, co zrobić. Ostatecznie stwierdziliśmy, że dobra, zostawiamy to tak, jak jest. Później jakoś się udało fajnie zorganizować. Nawet chyba nikt tego nie zauważył de facto, że jedno tam boisko było chyba węższe o 6 czy 7 metrów. Zawodnicy tam jakieś różnicy nie czuli, także... Także bywało różnie. Te imprezy to naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, interesująca kwestia. Te wszystkie wspomnienia, które są z nimi związane, wszystkie anegdoty, różne takie śmieszne, ciekawe sytuacje. To wszystko to gdzieś cały czas w nas tkwi. Oczywiście tutaj nie ma się co oszukiwać, że z roku na rok staramy się gdzieś tam, aby tą tradycję kontynuować. Ja jeszcze pamiętam właśnie z któregoś turnieju, nie wiem, czy to był turniej letni czy zimowy, taką sytuację, gdzie drużyny, które grały w grupie, później spotkały się w finale i w obu meczach padł taki sam rezultat, tam chyba karne gdzieś tam decydowały. No i pamiętam, że z Kamilem żeśmy się chyba właśnie w półfinałach jakoś tak założyli nieoficjalnie, że żeby kto wygra ten finał. No i chyba pamiętam, że to Kamil wtedy wygrał ten nasz symboliczny zakład, ale te karne to chyba taki był konkurs w stylu tam Pucharu Narodów Afryki, że tam chyba 11-10 albo 12-11. Także takie różne ciekawe sytuacje gdzieś tam na turniejach występują. Powoli, Kamil, zmierzając do końca naszej dzisiejszej rozmowy, masz jakieś takie jedno, dwie sytuacje, które z tych lat zapamiętasz, z tych imprez, które organizowaliśmy, które gdzieś tam na zawsze utkwią ci w pamięci? To było bodajże trzecia albo czwarta, jedna z końcowych edycji, gdzie akurat, jeżeli chodzi o taki aspekt stricte sportowy, akurat wygrała go wtedy Klimasoft. Był taki zespół, prawda? O, to była wcześniejsza Poczta, o ile się nie mylę. I to nie wiem, czy właśnie to nie był właśnie ten właśnie nasz zakład, bo to był tak, że tak powiem, jeżeli chodzi sportowo, tak zapamiętałem ten turniej, bo był jakoś wyjątkowo mocno obsadzony, że pamiętam, że AZS UMCS wtedy chyba miał wolną kolejkę i kilkunastu zawodników zamiast na boiskach, że tak powiem, pierwszej czy tam drugiej ligi futsalu, to spotkało się u nas na parkiecie. I bodajże, i to było tak, że drużyny się tak zbroiły, że która będzie miała silniejszy skład. No i właśnie tutaj była ta ciekawa właśnie historia, że bodajże drużyna, która wygrała to Mistrzostwo Polski, która każdy gdzieś tam za faworyta, o to w fazie grupowej miała wielkie problemy. I tak dopiero później, tak dosyć w fazie pucharowej, taki spektakularny przyszła, że tak powiem, drogę do tego finału. No i właśnie to chyba był właśnie ten zakład, o którym wspominasz, bo pamiętam, że oni się faktycznie z taką drużyną spotkali z właśnie w fazie pucharowej. A dwa, wiesz, ja, jeżeli chodzi o taką sytuację, to która mi utkwiła, to powiem tak. Jednej, może jakiejś takiej wybranej, to nie mam, ale zawsze kojarzyło mi się, że z tego, co zawodnicy mówili i tak dalej, że u nas ten turniej przynajmniej sportowo stał na zawsze na dosyć wysokim poziomie. I od samych meczów grupowych, gdzie tak wydawałoby się, że tam powinni być często najsłabsi, a często, że tak powiem, co edycja, to mieliśmy czarnego konia i jakąś wielką niespodziankę. Aż po same finały. No i jeszcze może taką ciekawostkę dodamy, że przez te kilkanaście lat organizowania wspólnie turniejów,
to tak naprawdę były one jednymi z bezpieczniejszych imprez, bo tak naprawdę kontuzji wielkich na pewno nie było. W tym momencie było tylu chętnych, że postanowiliśmy co wprowadzić jako turniej charytatywny, chyba jako taka innowacja tak naprawdę, no bo kto by pomyślał, że do turnieju charytatywnego wprowadzimy eliminację. Więc oprócz, że tak powiem, normalnego schematu rozgrywania turnieju, my jeszcze postanowiliśmy wprowadzić, co roku wprowadzać jakieś innowacje. No tak, z mojej strony na pewno też te turnieje eliminacyjne też fajnie, fajnie, ciekawie wspominam. Ja takie dwie sytuacje zawsze, które mi gdzieś tam utkwią w pamięci, to na pewno występ amp futbolowej drużyny z Warszawy na jednym z turniejów charytatywnych. Naprawdę myślę, że wtedy kibice mogli, wszyscy, którzy grali, mogli w ogóle zobaczyć, jak to też wygląda. To na pewno jakaś tam jedna rzecz, a druga to myślę ta atmosfera. Ta atmosfera tych turniejów taka miła, sympatyczna, wszyscy gdzieś tam się znają, wszyscy gdzieś tam się szanują. Właśnie to, o czym wspomniałeś, ta mała ilość jakichś tam urazów, kontuzji też wynikała z tego, że drużyny grały fair, grały sportowo, szanowały własne zdrowie i grały też dla tych osób, dla których akurat zbieraliśmy fundusze, czy po prostu traktowały to jako jakąś tam sportową przyjemność, sportowe spędzenie wolnego czasu. No cóż, moi drodzy, wypada nam zakończyć tym oto akcentem trzecią część wspomnień z 10 lat funkcjonowania Stowarzyszenia OKP. No, na pewno duży, duży też rozdział z tego funkcjonowania zajmuje współpraca z Kamilem, z Kamila Fundacją. Kamil, dziękuję Ci serdecznie za tą rozmowę. No i cóż, do zobaczenia w takim razie na kolejnym etapie naszego wspominania, czyli na części czwartej. Pamiętajcie, że możecie zasubskrybować nasz kanał, dawać łapki w górę. Na to oczywiście liczymy. No i co? I do zobaczenia w kolejnej części.